Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Dzień dobry, nazywam się Ewelina Załuska, a dziś dołącza do mnie Klaudia Klimek, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz analityczka polityki tureckiej. Porozmawiamy dzisiaj o wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich w Turcji, która miała miejsce w ostatnią niedzielę, 28 maja, oraz o tym, jakie mogą być skutki rezultatów tych wyborów. Wygrał oczywiście Recep Tayyip Erdoğan, który od ponad 20 lat jest u władzy w Turcji, najpierw jako premier, następnie jako prezydent, co oznacza, że w tych wyborach głosowały już osoby, które urodziły się w czasach rządów Erdoğana i nie znają innej rzeczywistości. I na razie w tej kwestii nic się nie zmieni, ponieważ Turków czeka kolejna jego kadencja. Zacznijmy może od tego, jak można opisać nie tylko wyniki wyborów, ale też ich przebieg. Opozycja zaakceptowała wynik, ale może są jakieś wątpliwości odnośnie ich sprawiedliwości. Przypomnijmy też, że dla Turcji to nie jest spokojny czas. W lutym miało miejsce trzęsienie ziemi, którego skutki wciąż oddziałują na życie mieszkańców południa kraju, także być może to też jakoś wpłynęło na to, jak wyglądały te wybory. Przede wszystkim chciałam podziękować za ponowne zaproszenie, ponieważ ten czas pewnie będzie bardzo mocno odbijał się na całej następnej historii współczesnej Turcji, która w tym roku obchodzi stulecie proklamowania republiki, co jest bardzo ważną także datą. I także ważne wydarzenie z perspektywy właśnie kontynuacji rządów Erdoğana. No i wynikiem aktualnym, tym z drugiej tury, tak jak już wspomniałaś, mamy reelekcję ponowną Erdoğana, który wygrał poprzez 52% oddanych głosów przy frekwencji 84%. Zauważalny był też spadek frekwencji między dwiema turami, co jest też istotne dla analizy właśnie wszystkich głosów, które obecnie zliczamy. Jeżeli chodzi o sam przebieg wyborów, był on dość intensywny i specyficzny jak na regiony bliskowschodnie. I tutaj śpieszę także z wyjaśnieniem czemu, ponieważ wiele analityków dawało szansę mimo wszystko opozycji, zjednoczonej opozycji, co było także dość nietypową sytuacją na świecie, gdzie 6 partii wystawiło wspólnego kandydata, jak ostatnio rozmawialiśmy, a mimo to przegrał on z dyktatorem, którego tak ujmujemy na Zachodzie. Pytanie, skąd to się wzięło? Przyznam szczerze, że sama jestem trochę zaskoczona, ponieważ ta różnica między nimi była tak naprawdę minimalna. I przewagę Erdoğana tak naprawdę stanowili konserwatyści i dosłownie mówiąc nacjonaliści, ponieważ byli to sympatycy startującego w pierwszej turze Ogana, który tuż po pierwszej turze wchodził w sojusze zarówno z opozycją, jak i z obecnie panującym prezydentem. Jednak mimo to bliższy programowo był mu Erdoğan, dzięki czemu tutaj mocno wsparł jego kampanię między obiema turami i oddał mu swoje poparcie wraz ze swoimi głosami, które były na poziomie 5%. Co istotne akurat w tym przypadku, w przypadku poparcia właśnie Ogana, mimo że jest to osoba, która cieszyła się naprawdę niskim poparciem, miała znaczący wpływ na wynik drugiej tury. Mówi się, według mediów właśnie, które śledziły na bieżąco wydarzenie w Turcji, że prawdopodobnie miał też do czynienia z wsparciem z Azerbejdżanu oraz Rosji
na rzecz właśnie obecnie panującego prezydenta. Są to jednak pogłoski, nie są one w pełni potwierdzone, jednak z pewnością można było zauważyć, że pomiędzy dwoma turami działy się z pewnością sytuacje, które nie powinny mieć miejsca właśnie w demokratycznym kraju, co dodatkowo się przekłada na dalsze rozumienie polityki zagranicznej, ale także wewnętrznej Turcji. Między innymi w sieci pojawiało się wiele deepfake'ów z użyciem sztucznej inteligencji, które miałyby świadczyć, że główny opozycjonista jest powiązany z PKK, o którym wiemy, że wszyscy Turcy uważają ich za organizację terrorystyczną. Stąd też miało to działać na niekorzyść wizerunku Kilicia Doroglu, ale także właśnie osłabić jego wizerunek wśród tej grupy docelowej Erdoğana, czyli właśnie społeczeństwa, które jest mocno związane ze swoją kulturą, z religią. Ostatnio obiegły nas nagrania z Erdoğanem rozdającym pieniądze na wiecu i z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy, to jest oczywiste, że tego typu działania, czyli tak zwana kiełbasa wyborcza, nie powinny być legalne. Ale jak to jest w Turcji? Bo mówiłaś o tym, że Erdoğan przejął głosy trzeciego kandydata, także czy w ten sposób też on jakieś grupy do siebie przekonuje w taki sposób, w jaki prowadzi kampanię? To jest dość ciekawe z perspektywy obserwatora europejskiego, co osobiście odczułam z pewnością i wiele analityków także, że filmik początkowo wzbudza w nas kontrowersje, jak można rozdawać tak śmiało, otwarcie przed kamerami pieniądze swoim wyborcom. Jednak tak naprawdę to nie był zabieg, który miał na celu właśnie kupienie sobie głosów. A jest to tak zwana darowizna w wolnym tłumaczeniu z tureckiego w religii islamskiej. I miało to po prostu na celu przekonanie swoich wyborców do tego, że jest on wzorem idealnego wyznawcy islamu. Jest taki sam jak oni, tak samo jak oni pomaga osobom, które są w cięższej sytuacji. I ta darowizna jest czymś charakterystycznym właśnie w Turcji, że bardzo często ludzie, którzy wyznają tą religię, przechodząc obok osoby potrzebującej, mają obowiązek nałożony odgórnie, wynikający z kultury, dania chociażby nawet najmniejszej ilości pieniędzy, ponieważ dla nich to jest jakby istotne potwierdzenie ich wiary. To, że pomagają właśnie osobom, które znalazły się w gorszej sytuacji niż oni. Ale także to jest też dość ciekawe, że właśnie Erdoğan zdecydował się na taki ruch przed kamerami, wiedząc, że może to pójść bardziej w kierunku Zachodu, o którym bardzo często rozmawialiśmy, czy Turcja dalej jest zainteresowana strukturami europejskimi, a także sojuszem z Zachodem. Ta kampania z pewnością pokazała właśnie to, jakiej grupy społecznej przemawia Erdoğan, ale także mogliśmy zauważyć właśnie kampanię, która miała na celu pokazanie strukturom militarnym, że także odpowiada właśnie za ich głos i za ich dobrobyt. Między innymi właśnie często jest przywoływane, że podczas kampanii może niektórzy zauważyli, że na Twitterze Erdoğan był ubrany właśnie w kurtkę symbolizującą militaryzm i właśnie siły zbrojne Turcji. I miało to przede wszystkim właśnie na celu uniknięcie w najgorszym scenariuszu tego potencjalnego zamachu stanu, który tak naprawdę mógł wisieć na włosku w przypadku przegranej Erdoğana lub też jego wygranej, ale niezagwarantowanej,
poprzez pewne obietnice dla społeczeństwa. I myślę, że tutaj to jest takie najważniejsze, żeby zwrócić uwagę. Wspominałyśmy o tym, że Erdoğan jest u władzy od 2 dekad. Także czy możemy powiedzieć, że teraz jego wygrana oznacza pewną stabilność dla Turcji, czy może jest wręcz odwrotnie? Wydaje mi się, że jest swego rodzaju jednocześnie stabilnością, ale także wyniszczającą. Stabilnością w tym rozumieniu, że obywatele, tak jak wspomniałaś już trafnie, wiele z nich jest już przyzwyczajonych do tego Erdoğana i oni mogą nie widzieć już innego kandydata na swojego prezydenta. On jest już przewidywalny. Pewne rzeczy już wiemy, co zrobi, może zrobić, a także możemy stworzyć scenariusze, które będą gdzieś tam docelowo przewidywalne. Także wiele właśnie osób jest związanych bardzo mocno kulturowo z jego narracją, ale także religijnie. Od wielu pamiętnych czasów pewnie rodziny także ich wpływają właśnie na ich postrzeganie tego kandydata. I wydaje mi się, że tutaj jest właśnie ten wątek stabilizacji wpleciony właśnie w tą wygraną i taki wynik, który osiągnął. A z drugiej strony właśnie mamy tą destabilizację, którą jest przede wszystkim polityka wewnętrzna, jak i zagraniczna. W przypadku właśnie polityki wewnętrznej jedynym postulatem Erdoğana było tak naprawdę podtrzymanie niskich stóp procentowych. Po wygranej postanowił podtrzymać stopę procentową na poziomie 8%. Jest to o tyle ryzykowne, ponieważ deficyt, który się tworzy obrotów bieżących, jest już na takim poziomie, że tak naprawdę rezerwy państwowe nie są w stanie ich pokryć. Obecnie ten spadek rezerw jest na poziomie 27 miliardów dolarów. Co ciekawe, można także wspomnieć tutaj o tym, że tuż po wygranej, od razu dosłownie tego samego dnia Erdoğana, lira w stosunku do dolara spadła w zastraszającym tempie, na zastraszający poziom i spadła o ponad 1 punkt procentowy względem tego, co było przed wyborami, czyli aktualnie to jest poziom 20,36 względem dolara. To jest straszny poziom i prawdopodobnie, jeżeli nie dojdzie do zmiany właśnie polityki wewnętrznej względem kwestii monetarnych, może dojść do prawdziwego kryzysu wewnętrznego, a także właśnie do niezadowoleń obywateli, przez co może także w skutkach dalekodystansowych dojść do zamachu stanu. A jak to wygląda, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Tutaj oczywiście znowu z naszej perspektywy ważna się wydaje przede wszystkim wojna w Ukrainie. W lipcu też odbędzie się szczyt NATO w Wilnie. Także tutaj od razu nasuwa się pytanie, czy jest szansa, że do tego czasu uda się osiągnąć porozumienie w kwestii dołączenia Szwecji do NATO? Moim zdaniem jest to w pełni niemożliwe, głównie z powodów ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w przeciągu pół roku. Nie zapowiada się na wszelką ugodę, która by mogła stanowić w jakikolwiek sposób pozytywny obrót właśnie w tych rokowaniach. Jednak, tak jak wiemy, Erdoğan po swojej wygranej rozmawiał z Bidenem w sprawie właśnie zakupu F-16, na co nie ma zgody Kongresu Amerykańskiego. Jednak jest to z pewnością jakaś karta przetargowa w tych negocjacjach, jeżeli chodzi o Szwecję. Ale mimo to doszło do incydentu właśnie dzisiaj, dość niedawno, ponieważ parę godzin temu, że wezwano rząd Szwecji do wyjaśnień w sprawie
incydentu, który miał miejsce na terenie stolicy kraju. Mianowicie Szwedzki Komitet Solidarności dla Rożawy wyświetlił flagę partii pracujących Kurdystanu na parlamencie szwedzkim, co spotkało się właśnie z niepokojem ze strony rządu tureckiego, co możemy dość mocno odczytywać jako sygnał ostrzegawczy w tych negocjacjach i możliwe, że w zależności od odpowiedzi rządu szwedzkiego możemy się spodziewać, że prawdopodobnie może to zaprzepaścić właśnie tą szansę na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Z tego, co dowiedziałam się, prawdopodobnie no, Szwecja nie ma udokumentowanego wideo, które by potwierdzało wersję właśnie rządu tureckiego. Jednak możemy się domyśleć, że prawdopodobnie mogło do tego dojść. Zapobiegawczo wydaje mi się, że powinno dojść tutaj do dwustronnych negocjacji w tej sprawie. Możliwe, że z udziałem mediatora, który mógłby tutaj pełnić funkcję właśnie o wiele bardziej pokojową i zapewnić stabilność tych rokowań w sprawie właśnie członkostwa NATO. Jeśli chodzi generalnie o zmiany w polityce zagranicznej, raczej wydaje mi się, że też tutaj większych zmian nie będzie. Możliwe, że Erdoğan będzie bardziej dążył do takiej niezależności Turcji, lawirując w ciągu dalszym oczywiście między wschodem a zachodem, co już jest pewnie wiadome. Jednak będzie się koncentrował, wydaje mi się, że bardziej właśnie na budowaniu relacji ze wschodem, także z Rosją. Moim zdaniem widzi w tym szansę na przede wszystkim obchodzenie sankcji nałożonych przez Zachód. Więc wydaje mi się, że interesy zarówno rosyjskie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy też o Azerbejdżanie, zostały spełnione właśnie poprzez wygraną Erdoğana w tych wyborach. Czyli chociaż w polityce tureckiej, mimo że teoretycznie nic się nie zmieniło, przynajmniej pod względem personalnym, bo urząd prezydenta będzie dalej pełniła ta sama osoba, to jak widać jednak dzieje się bardzo wiele. Dlatego bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie i za możliwość przybliżenia kwestii tureckiej szerszemu gronu.